Cieszyński kampus Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powstał w 1971 roku. W ciągu 50 lat swojej działalności Cieszyński UŚ wykształcił 30 549 osób i zatrudniał łącznie 1592 osoby. Tylko w roku akademickim 2020-2021 w Cieszynie pracowało 193 wykładowców. Cieszyński kampus to 12 budynków i 71 sal wykładowych. Jak pokazują liczby, jest więc co świętować. Dlatego właśnie Cieszyński Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego hucznie świętuje swoje 50. urodziny. Na terenie USIA można znaleźć wystawę plakatów nawiązującą do rocznicy. Zakopana została również kapsuła czasu, którą można otworzyć najwcześniej za kolejne 50 lat. Z kolei członkowie Instytutu Sztuk Muzycznych pracują nad przygotowaniem koncertu. 8 grudnia w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie odbędzie się znakomite wydarzenie, galowy koncert jubileuszowy. Jubileusz 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w Cieszynie, kampusu cieszyńskiego. Jubileusz nasz, jubileusz nasze święto, ale również święto całego Uniwersytetu. Zaprezentują się tam nasi pracownicy, nasi studenci, chóry, orkiestra dęta, soliści, zespoły kameralne. Koncert będzie bardzo różnorodny, repertuar bardzo szeroki, znakomici wykonawcy. Całość tego wydarzenia zarejestrujemy. Retransmisja odbędzie się w niedzielę w godzinach wieczornych na kanale YouTube Uniwersytetu Śląskiego. Bardzo Państwa zachęcam do obserwowania naszej strony, naszego kanału. Tam wszelkie informacje dotyczące już szczegółów. Możecie się dowiedzieć Państwo, kto wystąpi, jaki repertuar koncertu, a finalnie wszystko obejrzeć w niedzielę wieczorem. Serdecznie zachęcam i zapraszam. Wojciech Golec, Instytut Sztuk Muzycznych. Pozdrawiam serdecznie.